zespół Bing Maps ogłosił właśnie, iż dane na temat ruchu drogowego dostępne są teraz w aż 55 krajach. Wykorzystywane są one na dwa sposoby. Po pierwsze, są kalkulowane w taki sposób, aby przedstawić prognozowane warunki na drogach. Po drugie, sytuacja drogowa wyświetlana jest w czasie rzeczywistym. Bing Mapy umożliwia pokrycie map specjalną nakładką, wyświetlającą na nich dane o natężeniu ruchu drogowego już w 55 krajach świata. Pomijając to, w 35 krajach dodatkowo zaimplementowano informacje o miejscach, w których doszło do stłuczek lub prowadzone są roboty drogowe. Wszystkie te opcje są dostępne także dla Polski. Większa ilość danych do analizy ruchu drogowego z pewnością pozwoli na dokładniejsze prognozy dotyczące sytuacji na drogach. Co więcej, ze wszystkich tych danych mogą także korzystać twórcy aplikacji. Oznacza to, że poprawie mogą ulec również programy będące prawdziwymi gigantami w dziedzinie ułatwiania jazdy samochodem bądź innymi środkami komunikacji wykorzystującymi drogi. Bing Maps oferuje w sumie kilkanaście geoprzestrzennych API. Jak twierdzą jego twórcy, czyni on dodawanie map do różnych aplikacji równie łatwym, jak dodawanie wykresu czy innych standardowych kontrolek. Z pewnością dokładniejsze dane o przejezdności dróg uczynią nasze poranne dojazdy łatwiejszymi i mniej stresującymi.